ważne, aby być otwartym i szczerym ze swoimi dziećmi, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę trudne tematy. Zastanówmy się, jak odpowiadać na ich pytania i wspierać w zrozumieniu otaczającego je świata. Oto 4 proste kroki, które pomogą Ci poruszyć każdy temat z Twoim dzieckiem lub nastolatkiem. Krok 1. Bądź otwarty, szczery, wspierający. Zadawaj dziecku otwarte pytania i zorientuj się, jak dużo już wie. Zawsze odpowiadaj na pytania zgodnie z prawdą. Zastanów się, ile dziecko jest w stanie zrozumieć i jak najlepiej mu coś wytłumaczyć, odpowiednio do jego wieku. Twoje dziecko może czuć się przestraszone lub zdezorientowane. Dlatego daj mu przestrzeń, aby mogło się podzielić tym, co czuje i daj mu znać, że jesteś przy nim. Krok 2. Nie szkodzi, jeśli nie znasz odpowiedzi. Jeśli nie znasz odpowiedzi na pytanie dziecka, zawsze możesz powiedzieć coś w rodzaju: myślimy, że ale nie jesteśmy pewni, nie wiemy, ale popracujemy nad tym. Mamy nadzieję, że wkrótce się dowiemy. Wykorzystaj to jako okazję, aby wspólnie dowiedzieć się więcej. Być może oboje odkryjecie jakieś nowe informacje. Krok 3. Poszukaj wiarygodnych źródeł informacji. Bądź świadomy, że to, co czytasz w internecie, nie zawsze jest prawdziwe. Odwiedzaj godne zaufania strony, aby upewnić się, że informacje, którymi dzielisz się z dziećmi, są aktualne i dokładne. Krok 4. Zakończ pozytywnym tonem. Po rozmowie z dzieckiem na trudny temat sprawdź, czy wszystko z nim w porządku. Przypomnij mu, że ci na nim zależy i daj mu to do zrozumienia, że może z tobą porozmawiać o wszystkim w każdej chwili. Rozmowa na trudny temat jest okazją do wzbudzenia w dziecku lub nastolatku empatii i zrozumienia. Zapytaj, jakie jego zdaniem omawiany temat może wzbudzać uczucia w innych ludziach.